Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego, jeśli piąty wyraz wynosi 24 i trzynasty wyraz wynosi minus 16. Mamy wyznaczyć wzór ogólny, czyli zapiszmy wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Mamy an, to jest a1 plus n minus 1 razy r, gdzie r jest różnicą ciągu arytmetycznego, a a1 jest jego pierwszym wyrazem. Więc aby wyznaczyć wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, musimy znać pierwszy wyraz i musimy znać różnicę tego ciągu. Zacznijmy od policzenia różnicy. Znamy dwa wyrazy. Wiemy, że piąty wyraz wynosi 24, a 13 minus 16. Więc zastanówmy się, ile musimy dodać r-ów do wyrazu piątego, aby dostać wyraz 13. Wystarczy odjąć od siebie indeksy dolne, czyli mamy 13 odjąć 5, to nam daje 8, więc musimy do piątego wyrazu dodać 8 r-ów, aby dostać wyraz 13. Teraz możemy podstawić nasze dane. Piąty wyraz wynosił 24, a 13 wyraz wynosił minus 16. Dostaliśmy równanie z jedną niewiadomą r, więc to, co z r-em, zostawiamy po lewej stronie równania, a 24 przeniesiemy na prawą stronę, czyli znajdzie się ze znakiem minus, czyli mamy 8r, to jest minus 40. Teraz podzielimy obustronnie przez 8, czyli r wynosi minus 5. W pierwszej części zadania obliczyliśmy różnicę ciągu arytmetycznego. Teraz zostało nam jeszcze do policzenia pierwszy wyraz. Wybieramy spośród naszych danych jeden wyraz. Ja proponuję wziąć ten o mniejszym indeksie, czyli A5 wynosi 24. I podstawiamy te dane do wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Czyli mamy A5 wynosi A1 plus, zamiast n mamy teraz 5, czyli mamy 5 odjąć 1 razy r. Podstawmy teraz nasze dane. Piąty wyraz wynosił 24. Pierwszy wyraz chcemy policzyć. Z nawiasu mamy 4 i nasze r wynosiło minus 5. Więc dostaliśmy równanie z jedną niewiadomą a1. Uporządkujmy. 4 razy minus 5 daje nam minus 20. I teraz po prawej stronie zostawmy tylko a1, czyli minus 20 przeniesiemy na lewą stronę równania, czyli mamy 24 plus 20 to jest a1, czyli pierwszy wyraz wynosi 44. Znamy już różnicę tego ciągu, znamy pierwszy wyraz, więc w trzeciej części zadania podstawiamy nasze dane do wzoru na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli pod a1 stawiamy 44, nawias przepisujemy, pod r wstawiamy minus 5 i możemy jeszcze opuścić nawias i uporządkować, czyli mamy 44 n razy minus 5 to będzie minus 5n i minus 1 razy minus 5 to będzie plus 5, czyli wzór ogólny naszego ciągu to jest minus 5n plus 49.